Księga Estery, rozdział drugi, część pierwsza. Po tych wydarzeniach, gdy ustał gniew króla Achaszwerosza, wspomniał on Waszti i to, co ona uczyniła, i to, co o niej postanowiono. Nie jest napisane, co sobie myślał król, kiedy wspominał o Waszti, ale można się domyślać, że zaczął tęsknić za nią i myśleć o tym, w jaki sposób odwołać ten swój dekret, chociaż był on według prawa perskiego nieodwołalny. Lecz dworzanie króla, którzy mu usługiwali, rzekli: trzeba poszukać dla króla panien, dziewic urodziwych. Niech więc król wyznaczy we wszystkich prowincjach swojego królestwa urzędników i niech ci zgromadzą wszystkie panny, dziewice urodziwe na zamku w Suzie, w domu kobiet pod opieką Hegaja, eunucha królewskiego pilnującego kobiet, i niech im dostarczą olejków kosmetycznych. A ta panna, która najbardziej spodoba się królowi, niech zostanie królową zamiast Waszti. Rzecz ta spodobała się królowi, tak więc postąpił. Dworzanie zwykle wyczuwają potrzeby i myśli swojego pana, i tak było też tym razem. Zaproponowali, żeby znaleźć nową królową, nową żonę dla króla. Memuchan zresztą od razu radził, żeby tak zrobić. I w tym celu ogłoszono konkurs, który objął cały obszar królestwa Achaszwerosza. Wyznaczono specjalnych urzędników, którzy mieli wyszukiwać panny, które mogłyby się królowi spodobać, i te wszystkie panny miały być kierowane do Suzy, do królewskiego eunucha, który miał je przygotowywać do tego, aby mogły się zaprezentować królowi. Ten pomysł, jak tutaj jest zapisane, bardzo się królowi spodobał. To, co tutaj jest napisane, też zgadza się z tym, co wiemy o tym królu z innych źródeł. Miał to być człowiek bardzo łasy na przyjemności, zwłaszcza od czasu, kiedy poniósł klęskę w swojej wyprawie na Grecję. I prawdopodobnie właśnie w tym czasie jego dworzanie padli na ten pomysł. A był na zamku w Suzie pewien Żyd imieniem Mordochaj, syn Jaira, syna Szymejego, syna Kisza z plemienia Benjamina. Został on uprowadzony do niewoli z Jeruzalemu wraz z jeńcami uprowadzonymi razem z królem judzkim Jechoniaszem, którego uprowadził do niewoli Nebukadnesar, król babiloński. Imię Mordochaj znaczy należący do Marduka. Marduk był jednym z bogów babilońskich. Kiedy Babilończycy uprowadzali Żydów do niewoli, to nadawali im nowe imiona. Tak było na przykład z Danielem, który został nazwany Baltazarem. Pewnie Mordochaj też miał jakieś żydowskie imię, którego nie znamy. Został uprowadzony do niewoli razem z tymi, którzy towarzyszyli królowi Jechoniaszowi. To się działo w roku 598 przed Chrystusem. Te wydarzenia, które są opisywane w Księdze Estery, dzieją się około roku 480 przed Chrystusem, czyli nawet jeżeli Mordochaj został uprowadzony jako niemowlę, to miał już wtedy znacznie ponad 100 lat. W tej księdze jest napisane, że jego przodkiem był Kisz i że pochodził z pokolenia Benjamina. Król Saul był też potomkiem Kisza i pochodził z plemienia Benjamina. Być może Mordochaj pochodził z tego samego rodu co Saul, ale to nie jest pewne. Był on opiekunem Hadassy, to jest Estery, córki swego stryja, gdyż nie miała ona ani ojca, ani matki. Była to panna urodziwa i piękna, a po śmierci jej ojca i matki przyjął ją Mordochaj za córkę. Estera, bohaterka tej księgi, też miała dwa imiona. Hadassa to jest imię hebrajskie, oznacza mirt. To jest krzew, z którego kobiety kiedyś bardzo lubiły sobie robić wianki. Ten krzew ma ładne białe kwiatki i bardzo ładnie pachnie. Te olejki eteryczne, które są w nim zawarte, służyły jako przyprawy i jako lekarstwa. Imię Estera to już jest imię perskie i znaczy gwiazda. Pewnie Estera nie miała innych krewnych, którzy mogli się nią zaopiekować, bo raczej taki starzec to by był ostatni wybór dla młodej dziewczyny.
Gdy tedy usłyszano o nakazie i zarządzeniu króla i gdy zgromadzono wiele panien na zamku w Suzie pod opiekę Hegaja, została też zabrana Estera do Pałacu Królewskiego pod opiekę Hegaja, pilnującego kobiet. Kiedy ogłoszono ten konkurs na królową, to Estera także została zabrana do Pałacu Królewskiego. Tak wygląda, że nie pytano jej o zgodę, po prostu ją zabrano. I spodobała mu się ta panna i zyskała u niego względy. Toteż od razu kazał jej dostarczyć należne jej stroje i kosmetyki i przydziały i dał jej 7 dziewcząt z Pałacu Królewskiego i wyznaczył dla niej i dla jej dziewcząt najlepsze pomieszczenia w domu kobiet. Hegaj był eunuchem, czyli miał usunięte jądra. To, że mu się ta Estera spodobała, pewnie nie miało podtekstu erotycznego. Musiała mu się spodobać jako człowiek. Tak Bóg sprawił, że ten naczelny nadzorca królewskiego haremu zaczął się o nią troszczyć i starać się o to, żeby jak najlepiej wypadła. Estera nie ujawniła wszakże swojej narodowości i swojego pochodzenia, gdyż Mordochaj zakazał jej to uczynić. Po tym jak władzę w tym państwie przejął król Cyrus, Żydzi mogli powrócić do swojej ziemi i część z nich skorzystała i powróciła z Zerubabelem, inni zostali. Mieli osobistą wolność, ale zdaje się nie byli lubiani i Mordochaj jako człowiek doświadczony poradził Esterze, żeby nie mówiła z jakiego narodu pochodzi. A Mordochaj przechadzał się codziennie przed dziedzińcem domu kobiet, aby dowiadywać się o zdrowiu Estery i o tym, co się z nią dzieje. Estera była przetrzymywana w tym domu kobiet, ale Bóg tak sprawił, że Mordochaj mógł ją odwiedzać. To na pewno podtrzymywało ją na duchu. Bóg troszczył się o nią także w taki sposób. Szukać szczęścia, szukać celu życia chciałem, gdy na drodze mej stanąłeś, Panie mój. Co się wtedy ze mną stało, nie wiedziałem, jedno wiem, żeś Ty mnie zbawił, ja jest Twój. Chwała, cześć, chwała, cześć, alleluja, śpiewa serce me. Okazał dla mnie miłość swoją, Panie, której głębi ja nie mogę pojąć sam. Gdyś przed radą dla mnie znosił urąganie, gdy opluto, potem bito Ciebie tam. Chwała, cześć, chwała, cześć, alleluja, śpiewa serce me. Chwała, cześć, chwała, cześć, Jezu, dzięki Ci, żeś zbawił mnie. Służyć Tobie pragnę dzisiaj całym sercem, pragnę, Panie, zostać jednym z Twoich słów. Naucz, Panie, Twego słowa, naucz więcej, abym zawsze Twoją wolę pełnić mógł. Cześć, chwała, cześć, alleluja, śpiewa serce me. Chwała, cześć, chwała, cześć, Jezu, dzięki Ci, żeś zbawił mnie. Chwała Tobie, Panie, żeś obiecał wrócić, aby zabrać mnie z Kościołem Świętym Twym. Wtedy będę z aniołami mógł zanucić. Chwała, cześć, o alleluja, chwała, cześć. Chwała, cześć, chwała, cześć, alleluja, śpiewa serce me. Chwała, cześć.
serce me. Chwała Cię.